Szwedzkie czołgi ciężkie weszły do gry jakiś czas temu, ale nie spotyka się ich zbyt często na randomach. Są ku temu powody i dzisiaj sobie o tym pomówimy. Zapraszam Was do bitwy i omówienia UDESA 1516. Cześć, tutaj Fauder, witam Was w nowym odcinku. No i dzisiaj pogadamy sobie, tak jak już wiecie, o UDESie 1516. Jest to ukoronowanie linii, mini linii, można powiedzieć, troszkę szwedzkich czołgów średnich. One są dość ciekawe, zostały wprowadzone w momencie, kiedy dodano do gry hydropneumatyczne zawieszenie, tak to się prawdopodobnie powinno nazywać, tak to się nazywa, które powoduje, że przy małej prędkości albo w momencie, kiedy pojazd znajduje się w stanie spoczynku, czyli nie porusza się, wtedy dostajemy tak jakby dodatkową możliwość opuszczenia działa. To nie jest do końca opuszczenie działa, ponieważ tutaj jest to robione podnoszeniem zawieszenia, no ale daje nam to dodatkową tak jakby depresję. Możemy jeszcze niżej opuścić działo i strzelać zza górki. Jak widzicie, ten czołg płaski jak naleśnik zupełnie jest właśnie do tego przeznaczony, żeby w ten sposób korzystać z tego opuszczenia działa i żeby w ten sposób zadawać obrażenia. Ta płaska wieża powoduje, że bardzo mała ilość czołgu jest pokazana przeciwnikowi. Jeżeli wychylacie się zza górki, to wtedy on ma naprawdę duży problem z trafieniem waszego czołgu, a nawet jeżeli was trafi, to ta wieża, mając duży skos, ma również sporą tutaj efektywną grubość, co powoduje, że nie jest ją łatwo przebijać. Oczywiście nie ma róży bez kolców, tutaj akurat zobaczyliście ładnego snapshota, ale to działo nie jest zbyt celne. Na papierze ono wygląda całkiem przyzwoicie, natomiast jeżeli przychodzi co do czego, to się okazuje, że czasem naprawdę łatwych strzałów nie trafia się z tym działem i trzeba chwilę poświęcić na to, żeby skupić dokładnie, wycelować, a i tak to nie gwarantuje nam powodzenia. Podjeżdżam sobie tutaj na mapie Charków, jak widzicie, dziesiątki, dziewiątki, bo o tym nie powiedziałem, i podjadę sobie do tego krzaka do przodu. Dość agresywnie, dość ochoczo tutaj wyjechałem, ale spodziewałem się, że nikogo nie będzie. Eber bardzo, bardzo mocno obity na samym początku, więc pewnie się wycofał na z góry opatrzoną pozycję, no i ja tutaj, korzystając z krzaczka, będę szukał celu. Najpierw zajmę się tym leopardem, on jest tutaj ważniejszym dla mnie celem. 457 obrażeń, tak bez przycelowania, weszło akurat 440 obrażeń średnich na tym czołgu, 254 mm penetracji, co jest bardzo przyjemnym tutaj wynikiem, bo 440 obrażeń to zawsze jest dobrze. 310 penetracji na goldzie, no i tutaj już mogą zacząć się małe schody. Oczywiście jest to czołg średni, więc trzeba wziąć pod uwagę, że nie powinniśmy walczyć z jakoś mocno opancerzonymi pojazdami od przodu. Mamy mobilność do tego, żeby sobie zmienić flankę, objechać, znaleźć lepszy kąt troszkę do strzału, no ale czasem jesteśmy zmuszeni z tego, tutaj z tej lepszej amunicji korzystać i te 310 mm może czasem nie wystarczyć. Jeżeli RNG akurat polosuje nam niską penetrację, to nie będziemy w stanie przebić. Ja czekam teraz na bolca, widzicie, który tam w tym rowie na środku mapy, rowie przecinającym od północy na południe mapę Charków. Czekam na niego, aż wyjedzie, ale czwórka w międzyczasie podjechała, szybko skapnąłem się, co się dzieje. Tutaj dostała piękny strzał w tył, w ten kuper wystający za wieżą. 517, ładne losowanie. No i kowiec podjeżdżający również na niego. Akurat nie mam strzału, ale teraz zobaczcie. I to jest właśnie plus tego pojazdu. Jeżeli gracie na wieżę, to wychylam się, on nie widzi praktycznie mojego czołgu. Ja mu mogę strzelać ten garnek, mogę mu go przebijać bez większego tutaj wysiłku. Teraz to się akurat nie udało, no ale to tak jak mówię, te strzały nie do końca przycelowane, te pociski nie zawsze lecą tam, gdzie byśmy chcieli i tak jak w tym momencie na przykład pocisk poleciał byle gdzie, no i nie udaje się przebić takiego, czy trafić nawet takiego czołgu. W tej chwili Ember bardzo dobre zachowanie, obrócił nam tutaj, pokazał bok wieży i znowu walnąłem Glebona, znowu strzeliłem w ziemię. To jest to, co mówię, teoretycznie to działo nie jest aż tak niecelne, ale potrafi czasem doprowadzić naprawdę do szewskiej pasji. Największym plusem oczywiście tego czołgu jest gra na wieżę. Nie jest on jakoś strasznie dynamiczny. Oczywiście jeździ przyzwoicie, natomiast jest tutaj w grze dużo więcej pojazdów, które jednak dysponują większą prędkością, szybciej się rozpędzają i dzięki temu są w stanie szybciej zmieniać flankę. Ten ma z tym czasem problem, czasem to dojechanie zajmuje troszkę czasu. Zobaczcie, jak powoli jadę, 40 parę kilometrów na godzinę, jest lekko z górki. Staram się dojechać do tego Leoparda 1, żeby go tutaj wyeliminować i uwolnić tą flankę.
Natomiast jak widać, no, ten pojazd nie jeździ zbyt szybko. Leopard wycofał się na z góry patrzoną pozycję. On wiedział, co tutaj się święci i że za chwilkę pewnie ktoś po niego przyjedzie. Uciekł sobie w stronę miasta. No, a ja szukam przestrzału na Leoparda PTA. Udało się, 449 obrażeń. Te obrażenia są naprawdę bardzo przyjemne. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ nie dużo medów na tym poziomie jest w stanie tak mocno uderzyć, a akurat UDES jest jednym z nich. Szybko Leopard wyeliminowany, drużyna przeciwna pomalutku zamykana na tej północno-wschodniej flance. Nie jest to jakaś straszna tutaj przewaga z naszej strony, ponieważ jest 6-6. Teraz w tej chwili się wyrównał stan, właściwie było 4-6, kiedy zacząłem o tym mówić. Więc bitwa jest w miarę wyrównana, no ale mamy tutaj wolność teraz na tym otwartym terenie i będziemy mogli znajdować sobie jakieś przestrzały na czołgi przeciwnika. Co warto powiedzieć jeszcze o całej tej linii, o tych trzech czołgach właściwie, ponieważ ta linia, czy ta mini linia, ta końcówka linii szwedzkich czołgów średnich zaczyna się tutaj od 8 tieru, potem mamy 9 i 10. Grałem wszystkimi tymi trzema czołgami i muszę powiedzieć, że najprzyjemniej zdecydowanie grało mi się 8. 8 ma 360 bodajże obrażeń, no i to robi naprawdę zasadniczą różnicę, ponieważ 360 obrażeń to jest naprawdę dużo na 8 tiery. Już nie mówię o tym, jeżeli rzuci was na 7 albo 6. Również posiada to pneumatyczne zawieszenie. Nie jest to tak miękkie, nie jest to tak twarde, tak opancerzony czołg jak ta 10, no ale tam akurat można nadrobić to dobrym kamuflażem, tymi wysokimi uszkodzeniami. Niestety 9 pod tym względem jest już troszkę słabsza, ponieważ posiada takie samo działo, nie takie samo, ale z takimi samymi uszkodzeniami, 360, no a 360 uszkodzeń na 9 tierze, no to już nie robi większego wrażenia. Tam są czołgi, które po 400 spokojnie biją czołgi średnie, więc okazuje się nagle, że to, co było największym plusem 8, no na 9 już tak do końca nie działa. Zaczynają się malutkie schody, no i 10 tutaj nadrabia to 440 uszkodzeń, twardszy pancerz. Jest to naprawdę bardzo przyjemny czołg, oczywiście wymaga on z odpowiedniego stylu gry. Nie jest to pojazd do jakiegoś bicia się z ciężarami w mieście, nie jest to czołg, którym powinniście jeździć, spotować, ponieważ jest na to zbyt wolne. Natomiast jeżeli znajdziecie sobie odpowiednie miejsce, gdzie możecie wykorzystać to jego opuszczenie działa, tą jego bardzo niską sylwetkę, to myślę, że powinniście być z tego zadowoleni. Przy czym zwracam waszą uwagę, jeżeli zaczynacie tą linię, gracie 8 i gra się wam bardzo dobrze, jesteście z niej zadowoleni, to niestety musicie się przygotować na lekkie rozczarowanie na 9 i 10, które według mnie jednak są troszkę słabszymi czołgami, jeżeli weźmiemy to, jak się zachowują na własnym tierze. Więc 8 rewelacyjna, 9 troszkę słabsza, no i 10 odrobinę lepsza od 9. Więc tak bym to uszeregował. Jak widzicie, w międzyczasie poradziliśmy sobie z Leopardem. Bardzo ładnie Eber zaatakował go, wyświecił i mogliśmy się z nim rozprawić. 10-9, ta bitwa jeszcze nie jest wygrana. Tutaj 257, również obiekt 704 w mieście. Ładnie zaświeceni, no ale nie udaje mi się tutaj przebić, nie udaje mi się ich trafić w odpowiednie miejsce. Tam skrawki tylko czołgów widać, więc nie dziwię się. Tak jak mówię, to działo nie jest jakieś fantastyczne, jeżeli chodzi o snajpienie. Na takim półdystansie jeszcze całkiem nieźle sobie radzi, chociaż potrafi spłatać figla jak z tą E4. No i teraz 257, zobaczcie, to jest czołg, który nie ma jakiegoś super pancerza, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o to, żeby odbijał 10. Był wystawiony do mnie przodem, miał ładnie pokazaną przednią płytę, no a i tak na pomarańczowo mi się tam świecił. Niestety te 254 mm penetracji czasem powodują, że nam może tej penetracji zabraknąć. Tutaj troszkę ta penetracja kuleje momentami, no 310 na goldzie to już jest wiadomo lepiej, ale też potrafią takie strzały spłatać figla. Teraz już mam załadowaną dwójeczkę, więc na zielono świeci mi się przód tego 257 i bez problemu go przebijam. 12-11, zaświecony zostałem przez tego 257 albo obiekt ewentualnie, więc spróbuję wjechać do miasta i dokończyć sprawę. Prawie całe HP jeszcze na moim koncie, 4800 obrażeń. Bardzo fajna bitwa, bardzo ciekawa bitwa, zagrana totalnie na spokojnie, totalnie na takim wykorzystaniu zalety, którą ma czołg. Pamiętajcie o tym, że jeżeli gracie jakąkolwiek maszyną, to warto zwrócić uwagę na to, w czym ona jest mocna, czym jest dobra
i co warto ukryć ewentualnie, w czym ona dobra nie będzie, czyli czego unikać, jakiego stylu gry unikać. Jeżeli będziecie dobrze korzystali z tych właściwych cech pojazdu, to wtedy po prostu zwyczajnie łatwiej będzie wam nabijać obrażenia i wygrywać bitwy. No tak się powinno grać. Gdybym tym czołgiem pojechał do miasta strzelać się, to pewnie zostałbym dość szybko wyeliminowany przez czołgi o naprawdę dużym kalibrze. Natomiast korzystając z tego opuszczenia działa, muszę powiedzieć, że grało mi się bardzo przyjemnie. Troszkę on przypomina w swojej grze TDK z wieżą po prostu, bo dzięki temu, że ma tą wieżę, no to nie musi się cały obracać, jest dużo wygodniejszym pojazdem. No a ten kamuflaż jego, to opuszczenie działa, powoduje, że gra się troszkę jak szwedzkim TDK-iem, przy czym ja akurat za szwedzkimi TDK-ami nie przepadam. Dość nudne pojazdy. Pomimo tego, że zrobiłem tą linię, to jakoś rewelacyjnie mi się tutaj nimi nigdy nie grało. Udes do wyeliminowania, 16, czyli 9, i za chwilkę będziemy mieli po bitwie 5000 ponad nastrzelane. Taka bitwa z pojazdu, który mam od dłuższego czasu, no ale jakoś nie było okazji go wam jeszcze pokazać. Według mnie warto się tą linią zainteresować z tego chociażby względu, że jest ona unikatowa, że posiada mechanikę, która jest inna, że te czołgi nawet z wyglądu różnią się od tego, co spotyka się w większości drzewek, i może to być interesujące dla osób, które chciałyby spróbować czegoś innego, chciałyby troszkę inaczej pograć sobie. Tutaj te czołgi dają taką możliwość, dają taką opcję i myślę, że warto dlatego chociażby spróbować sobie tej linii. Napiszcie mi, jakie są wasze spostrzeżenia na temat tych szwedzkich czołgów średnich, co wy uważacie i który czołg z tych trzech, 8, 9, 10, podobał wam się najbardziej. Zapraszam was na streamy, zapraszam was na YouTube'a, streamy w poniedziałki, środy, w piątki i w weekendy po godzinie 18 na Twitchu, a ja sobie zmykam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.